Cześć kochani, z tej strony wasza Mer i przyszłam wam dziś przedstawić moje top 10 kochanków wina Zoomie. Zapraszam was jeszcze na mojego Insta oraz do sponsora dzisiejszego filmu, linki w opisie i zapraszam do oglądania! Miejsce 10. Byron Love, ponieważ kocha się w nim cały fandom, a na Wattpadzie jest pełno książek na ten temat. A gdyby Inazuma była dla dorosłych i nie była o piłce, mógłby się stać kimś pokroju Angel Dusta. Miejsce 9. to Mark Evans, bo ma ship z każdym, ale to z każdym. Pewnie nawet z tym całym Sherwindem, biedny chłopak. Oraz każdy na przestrzeni serii się w nim zakochuje. No, pomyślmy, ile ich było? Kami, Nelly, Sylwia. Była jeszcze Tori, mi się wydaje. No, w każdym razie za dużo. Miejsce 8. Loveret, bo widać po niej, że dobrze zajęłaby się swoją miłością, przytulając ją czule. Fuj. Naprawdę muszę o niej mówić? Miejsce 7. zajmują bracia Liubeja, ponieważ pójdą za nim spłonąć w piekarniku. Mimo, że Liubej chodzi z Ugaliang, no trudno. To prawda! Niemal z ust mi to wyjąłeś, bracie! Miejsce 6. jest ściśle powiązane z miejscem 7., ponieważ zajmują je Liubej i Zugeliang. Co z tego, że historycznie Zuge to facet? Ważne, że tu się kocha z Liubejem i mają dwójkę dzie... Co? A sponsorem dzisiejszego odcinka jest serwer Discord inazuma.world.pl. Piu, 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 reklama, wbijać mi tam. Miejsce 5. Miles Ryan. Ponieważ jest największym simpem Nathana Swifta. I jedną wielką niewiadomą. Jakiej są płci? Wie ktoś? Miejsce 4. jest szczególnie urocze. Sylwia Woods i Eric Eagle. Tacy zakochani, ukrywający swój związek przed światem. No i jeszcze on mieszka w Stanach, a ona w Japonii. Jednak chyba każdy wie, że oni są razem. Słabo się ukrywają. Miejsce 3. to duchy walki Mai i Girisa, czyli kochankowie. Są słodcy i dają imię i Girusiowi siłę, czy ich miłość. Potwierdzają, że będziemy razem na zawsze. Miejsce 2. należy do Xaviera Schillera i Jordana Greenwaya. Są oni jedynym kanonicznym homoshipem w Inazumie. I cóż, potwierdza to ten dziwny koci chłopak, który podejrzanie dobrze się czuje w stroju protokołu Omega? Co się z nim na rzeczy? Jest jeszcze miejsce honorowe. Joe King. Bo go kurwa kocham. Miejsce 1. nie mogło być inne. Ja i mój kochany Giris. Nasza miłość jest silniejsza niż wszystko inne. A Ragnarok to tylko wzmocni. Mój kochany, słodki Giris Miroś. Jest taki kochany. Tyrek, co to ma znaczyć? Ona się na ciebie garo. To by było na tyle, kochani. Zapraszam was następny wtorek na tutorial makijażowy na Garo oraz stylizowanie włosów serka montażysty. Mam nadzieję, że byłam równie śmieszna co moi przyjaciele. Pa, pa, widzowie!